Właśnie jestem w domu i zobaczyłem na balkonie, stalker wyszedł z aresztu, miał 3 miesiące aresztu. Właśnie zobaczyłem na balkonie, jak wchodzi na moje osiedle. Zadzwoniłem na policję, czekam aż przyjedzie patrol policji. Cały się trzęsę, 3-miesięczny areszt, nic mu nie dał, wyszedł i znowu mnie cały czas nęka. Bardzo się go boję, nie daje mi spokoju. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Adam, co się stało? Pewnego ranka zbudziło mnie dobijanie się do domofonem do mieszkania. Potem zaczęło się dzwonienie telefonu, a potem przyszedł SMS. Zobacz auto. Proszę zobaczyć. Każda część samochodu została zdewastowana. Drzwi, nawet dach. Dach porysowany też. Proszę zobaczyć. Maska nic nie oszczędził. Z każdej strony samochód został zniszczony. Wiedziałem, że tutaj już nie ma żadnych granic, że stalker już nie cofnie się przed niczym. Tutaj są SMS-y od niego. Fajną rzecz wymyśliłem ci następny tydzień. Szok. Chyba przeszedłem sam siebie, ale będzie pompa. Czyli on napisał, że coś planuje po prostu, że tak, coś się wydarzy. Tak. No tutaj jest na przykład wiadomość z dosyć niedawna, bo sprzed dwóch dni, że czeka na mnie pod blokiem i będzie spał w aucie póki i czekał na mnie, póki nie wrócę. To jest wiadomość, którą dostałem od stalkera z jasną informacją. Jadę po kwas do sklepu. Coś takiego do pana napisał nawet. Coś takiego do mnie napisał i po chwili przyszedł MMS z etykietą jakiejś substancji. Jakiejś substancji. No, ewidentnie widać, że to jest jakaś żerąca substancja, która no, może zrobić mi krzywdę. I boję się bardzo tego, że może do tego dojść, jeśli w porę ktoś nie zareaguje. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. Uważaliśmy, że pozostawanie go w areszcie jest konieczne. Niestety sąd nie rozpoznał pozytywnie naszego wniosku o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Tym samym areszt przestał obowiązywać. Podejrzany wyszedł na wolność. Potwierdziły się nasze obawy. Doszło do popełnienia kolejnych przestępstw na szkodę pokrzywdzonego. Cały dzień zasłaniam zasłonki w mieszkaniu, żaluzje. Mimo tego, że nie mam naprzeciwko żadnego bloku, a i tak boję się, że mogę być w jakiś sposób cały czas obserwowany. Mężczyzna prześladuje swoją ofiarę, trafia do aresztu z tego powodu, a sąd go wypuszcza. Czy sąd wziął pod uwagę bezpieczeństwo pokrzywdzonego? Zawsze sąd bierze pod uwagę bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej. Na jakiej podstawie sąd wypuścił z aresztu tego człowieka? Co się zmieniło od momentu, gdy był on aresztowany po raz pierwszy? W tym momencie, panie redaktorze, jestem w trudnej sytuacji. Bo żeby panu redaktorowi odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym przedstawić okoliczności postępowania przygotowawczego, czego uczynić najzwyczajniej w świecie nie mogę.